Znajdujemy się dzisiaj w miejscowości Gwizdaj, gdzie ma miejsce jeden z oddziałów firmy Agromare, która jest dealerem ciągników marki Massey Ferguson. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kolejnemu ciągnikowi właśnie od marki Massey Ferguson. Tym razem jest to model 7S o znaczeniu 7S155. Także serdecznie zapraszam na prezentację, sprawdźmy sobie ten ciągnik. Jeżeli chodzi o wygląd tego ciągnika, to seria 7S jest już prezentowana w tym nowym wyglądzie od marki Massey Ferguson. Czyli mamy tutaj dosyć charakterystyczne nawiązania do tych modeli nieco wcześniejszych, z tymi charakterystycznymi szarymi pasami. Mamy tutaj nieco taki, można powiedzieć, powrót do tego właśnie designu, oczywiście z takim dużym unowocześnieniem. Natomiast na przodzie przednią część w głównej mierze pokrywa kratka. Oraz na samej górze mamy jeszcze oczywiście znaczek marki oraz ciekawie umiejscowione światła schowane w takich małych, można powiedzieć, maskownicach, takich miejscach. Nieco kryją się, tak można powiedzieć, że pod maską. Także na pewno pod względem wyglądu myślę, że jak najbardziej seria 7S wygląda bardzo dobrze. W skład serii 7S wchodzi 5 modeli o znaczeniach od 7S155 do 7S210. I ten drugi człon oznaczenia za 7S, czyli jak na przykład dzisiaj prezentowanym ciągniku 155, oznacza maksymalną moc ciągnika. I w prezentowanym dzisiaj ciągniku mamy właśnie 155 koni mechanicznych mocy maksymalnej. Wraz z tym tak zwanym systemem, że to tak ujmę, EPM, mamy 175 koni mechanicznych mocy. W tej najwyższej wersji 7S210 oczywiście będziemy mieć te 210 koni mechanicznych mocy maksymalnej. Silnik tego ciągnika to jednostka Akko Power o pojemności 6,6 litra. Jest to silnik sześciocylindrowy. Oczywiście jest tu norma emisji spalin Stage 5, więc jest m.in. układ AdBlue czy filtr cząstek stałych. Niezależnie od wersji ciągnika, na jaką się decydujemy, oczywiście silnik pod maską będzie ten sam. Ciągniki Massey Ferguson z serii 7S występują w trzech wersjach wyposażenia oraz jest jeszcze taka, można powiedzieć, że czwarta dodatkowa. Jest druga wersja Efficient, wtedy mamy już m.in. podłokietnik oraz nieco więcej dodatkowych funkcjonalności w kabinie oraz ta najwyższa wersja wyposażenia Exclusive. Jest to już oczywiście wersja najbardziej doposażona. Mamy jeszcze wersję tak zwaną Panoramic. W głównej mierze różni się ona tym, że ta szyba po prawej stronie kabiny jest bez tego właśnie słupka, tylko mamy całą przeszkloną boczną powierzchnię. Jest to szyba wykonana z poliwęglanu. Na pewno ciekawe jest to rozwiązanie, jeżeli byśmy się chcieli zdecydować na taki ciągnik do prac na przykład jakichś komunalnych przy drogach, no to wtedy właśnie ta widoczność na boczne maszyny będzie na pewno jeszcze lepsza, więc to taka bardziej ciekawostka, ale myślę, że też warto jak najbardziej o czymś takim wspomnieć. Rozstaw osi tego ciągnika to około 2,88 metra. Długość całkowita to około 5,6 metra. Jest to wymiar podawany od końca przedniego tuza do końcówek hakowych na tyle ciągnika. Wysokość to około 3 metry, natomiast waga tego ciągnika różni się w zależności m.in. od wersji. Są też podawane wartości jako ta waga średnia bądź maksymalna, natomiast powiedzmy, że ta waga podawana jako średnia to około 7000 kg. Oczywiście dokładniejsze dane jak zwykle wyświetlają się w tabeli. Jeżeli chodzi o koła tego ciągnika, to na tyle koła mają rozmiar 650x60R38, natomiast na przodzie rozmiar kół to 520x60R28. Oczywiście jest możliwość doposażenia traktora w inne rodzaje kół. Na przodzie ciągnika w tym egzemplarzu mamy przednią oś z amortyzacją, mamy przedni tuz, może być również w opcji przedni WOM, który będzie pracował z prędkością 1000 obrotów na minutę. Przedni tuz natomiast może podnieść 3200 kg bądź maksymalnie 4000 kg w tych wyższych wersjach. Na przodzie mamy akurat w tym egzemplarzu wyprowadzone jeszcze dwa wyjścia hydrauliczne, gniazdo elektryczne oraz są dwa przyciski do opuszczania, podnoszenia tych cięgien od przedniego tuza. Traktor może być również doposażony w ładowacz czołowy i na wyposażeniu ładowacza czołowego może być kilka całkiem ciekawych funkcjonalności, jak na przykład samopoziomowanie łyżki, możliwość wytrząsania łyżki. Także myślę, że pod względem ładowacza czołowego szereg funkcjonalności jest całkiem duży. No i oczywiście
Jeżeli doposażymy ciągnik ładowacz, no to na pewno jego funkcjonalność wzrasta jeszcze bardziej. Do otwarcia maski musimy przekręcić sobie zapadkę, która jest w tym miejscu. Do jej przekręcenia potrzebujemy takiego breloczka. I po przekręceniu tego mechanizmu możemy sobie maskę już unieść do góry. Na pierwszy rzut oka po otwarciu maski mamy widoczny całkiem pokaźnych rozmiarów filtr powietrza, głównie z tego względu, że mamy taką pokaźną kratkę na samym przodzie maski. Także jest to, myślę, bardzo dobre miejsce właśnie na filtr powietrza. I z tyłu za filtrem powietrza mamy jeszcze zestaw chłodnic. Na samym końcu tego zestawu jest oczywiście, jak zazwyczaj, główna chłodnica cieczy chłodzącej tego ciągnika. Po lewej stronie ciągnika pod kabiną mamy zbiornik paliwa o pojemności 305 litrów. Jest zbiornik na płyn AdBlue o pojemności 30 litrów. A przy samym silniku mamy całkiem dobry dostęp do zestawu filtrów. Jest miernik do sprawdzenia poziomu oleju w silniku, kompresor klimatyzacji oraz jest zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego, też również widoczny tutaj po lewej stronie. Po prawej stronie ciągnika pod kabiną mamy m.in. miejsce na akumulator. Jest również cały ten system oczyszczania spalin, który nosi nazwę MF All-in-One. Jest również wydech poprowadzony oczywiście na samą górę kabiny. Po prawej stronie jeszcze z takich widocznych elementów to jest to m.in. alternator, sprężarka do układu pneumatyki, czy też widoczna całkiem pokaźnych rozmiarów turbosprężarka, no i oczywiście, jak już to na początku sobie powiedzieliśmy, zestaw chłodnic. Przechodzimy już na tył tego ciągnika. Mamy cięgna z uchwytami hakowymi. Są tu haki kategorii trzeciej. Udźwig podnośnika w maksymalnej opcji to 9600 kg. Do obsługi podnośnika służą również przyciski na błotniku, zarówno lewym, jak i prawym. Podnoszenie, opuszczanie oczywiście. Tutaj mamy jeszcze przycisk do obsługi jednej pary wyjść hydraulicznych oraz włącznik oraz wyłącznik wałka odbioru mocy. Na tyle ciągnika akurat w tym egzemplarzu mamy 4 pary wyjść hydraulicznych. Mogą być one obsługiwane mechanicznie bądź elektronicznie, oczywiście w zależności od wersji. Natomiast maksymalnie na tyle możemy mieć do 5 par wyjść hydraulicznych. Jest taka informacja w specyfikacji i w głównej mierze jest to możliwość dostępna, jeżeli zdecydujemy się na wersję ciągnika z przekładnią Dyna VT, czyli przekładnią bezstopniową. Są jeszcze takie dźwignie ułatwiające wypinanie węży. Natomiast jeżeli chodzi o wydajności hydrauliki, w standardzie 110 litrów na minutę. Są również dwie wydajności opcjonalne, 150 litrów na minutę bądź nawet 190 litrów na minutę. Oczywiście pod kabiną, bardziej z przodu, można również zdecydować się jeszcze na wyjścia hydrauliczne, na przykład do ładowacza czołowego. Z widocznych elementów na tyle mamy jeszcze m.in. mechaniczną amortyzację kabiny, dostępną w dwóch wersjach, aktywna bądź taka standardowa. Są również wyjścia od układu pneumatyki, 7-pinowe gniazdo elektryczne w tym miejscu. Mamy jeszcze bagnet do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów. Na tyle do omówienia zostały nam jeszcze zaczepy. Jest tu dolny zaczep typowo polowy, zaczep Piton Fix oraz przesuwny zaczep automatyczny na szynie. Oraz jeszcze w tym miejscu mamy taki stworzeń, na przykład na kule zaczepowe. Jesteśmy już w kabinie tego ciągnika. Standardowo zaczynamy od przestronności ilości miejsca. Na szerokość czy na wysokość myślę, że z miejscem nie ma żadnego problemu. Mój wzrost to 174 cm. Natomiast przednia szyba jest oczywiście przeszklona cała. Tutaj te powierzchnie po lewej, po prawej stronie są również przeszklone do samego dołu, także z widocznością nie powinno być żadnych problemów. Całkiem ciekawie wyglądają również te szare słupki kabiny oraz to jasne wykończenie. Optycznie tutaj nieco tak można powiedzieć, że to wszystko tak poszerza nam trochę kabinę i wydaje się, że tego miejsca jest jeszcze więcej, także też to myślę, że jest na plus. Jeżeli chodzi natomiast o kierownicę, to jest ona regulowana w ten sposób. Myślę, że pozycja za kierownicą również jest naprawdę dobra. Jeżeli chodzi o fotel, jest on dostępny w kilku wersjach, w tych najwyższych wersjach wyposażenia. Może być on również wyposażony m.in. w podgrzewanie dwustopniowe, amortyzację oczywiście pneumatyczną, czy też pneumatyczną regulację odcinka lędźwiowego. Jest tych rzeczy również oczywiście jeszcze więcej, ale myślę, że jeżeli ktoś się chce zdecydować na taki pełny komfort, to jest oczywiście również i taka możliwość. Sam fotel natomiast oczywiście jest obracany. Jest również szereg tych różnych regulacji,
jak na przykład odchylenie tylnego oparcia, czy przesunięcie do przodu, do tyłu, oczywiście ten stały taki zestaw. I jest jeszcze również po lewej stronie drugi podłokietnik wraz z regulacją wysokości. Po prawej stronie jest również drugi podłokietnik, oczywiście zintegrowany wraz tutaj z całym, między innymi można powiedzieć, że panelem do obsługi ciągnika. Jeżeli chodzi natomiast o dostępne przekładnie w serii 7S, mamy do wyboru przekładnie Dyna 6, która ma 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu. Daje nam to 6 biegów na 4 zakresach. Oraz jest druga przekładnia Dyna VT, czyli przekładnia bezstopniowa. Zależnie od tego, na co się chcemy zdecydować, jest wybór pomiędzy tymi dwoma przekładniami. W dzisiaj prezentowanym ciągniku do dyspozycji mamy przekładnię Dyna 6. Jest ona obsługiwana akurat w tym egzemplarzu, w tej wyższej wersji wyposażenia, za pomocą multipada, który jest po prawej stronie zintegrowany wraz z podłokietnikiem. Do zmiany przełożeń należy wychylić ten multipad do przodu bądź do tyłu. Natomiast całe zakresy zmieniamy również wychyleniem multipada, tyle że z wciśniętym przyciskiem tutaj w tylnej części, i wtedy zmieniamy cały zakres. Biegi możemy zmieniać również dźwignią rewersu poprzez przełożenie je w którąś z tych pozycji oraz przepchnięcie w górę bądź w dół. Również możemy sobie jeszcze zmieniać biegi. Także pod względem właśnie zmiany przełożeń wygląda to w ten sposób. Przekładnia również może pracować w dwóch trybach, polowym oraz szosowym, a także jeszcze w trybie automatycznym, więc myślę, że jest tu całkiem sporo konfiguracji. Natomiast jeżeli chodzi o ten podłokietnik czy ten multipad, to przechodzimy sobie teraz do jego omówienia. Mamy tak, główną funkcjonalność do zmiany biegów, jak już to sobie wcześniej wspomnieliśmy. Tym przyciskiem zmieniamy sobie dwa tryby pracy przekładni, coś na zasadzie polowy, szosowy, obsługa podnośnika, jeden tempomat prędkości oraz drugi, jedna pamięć obrotów silnika, pokrętło do regulacji różnych parametrów ciągnika, taki mikro joystick do obsługi wyjść hydraulicznych, włączanie automatycznego prowadzenia, czyli nawigacji ciągnika, jeżeli byłby on w nią wyposażony, dwa przyciski funkcyjne oraz zmiana kierunku jazdy do przodu oraz do tyłu. Poniżej mamy trzy przyciski, również do obsługi przekładni, włączanie trybu automatycznego, tryb neutralny przekładni oraz ustalanie biegów początkowych przekładni. Obok multipada mamy jeszcze drugi joystick. On w głównej mierze służy do obsługi hydrauliki, natomiast możemy nim również zmieniać biegi za pomocą plusa oraz minusa oraz kierunek jazdy do przodu, do tyłu. Oraz jest jeszcze taki przycisk, również do obsługi dodatkowej funkcjonalności hydrauliki. Z tyłu mamy jeszcze jeden przycisk oraz jest przycisk F3, funkcyjny, programowalny. Oraz oczywiście są wychylenia tego joysticka w różne strony. Więc myślę, że przy pracy z ładowaczem czołowym można sobie to wszystko fajnie tutaj skonfigurować. Na przykład zmieniać kierunek jazdy, zbijać sobie biegi bądź zwiększać. Także całkiem ciekawie jest to, myślę, że rozwiązane. Jeżeli chodzi o dalsze omówienie podłokietnika, to mamy włączanie przedniego napędu w trybie manualnym bądź automatycznym, włączanie blokady mechanizmu różnicowego, również tryb manualny oraz automatyczny, przyciski do obsługi m.in. systemu audio oraz telefonu. Jest całkiem sporych rozmiarów pokrętło w tym miejscu do obsługi podnośnika wraz z takim ogranicznikiem w tym miejscu. Mamy włączenie automatyki wałka odbioru mocy, czyli po uniesieniu na zadaną wysokość wałek WOM się wyłącza, po opuszczeniu wałek WOM włącza się z powrotem. Oraz jest jeszcze włącznik wałka odbioru mocy w tym miejscu. Tutaj mamy zaślepkę na wałek odbioru mocy znajdujący się na przodzie, jeżeli ciągnik byłby w niego doposażony. Po prawej stronie mamy jeszcze dwa pokrętła C1 oraz C2, które są powiązane z tymi dwoma przyciskami na multipadzie. Są dwie dźwignie do obsługi mechanicznych wejść hydraulicznych na tyle. Są dwie pary obsługiwane mechanicznie akurat w tym ciągniku. Jest przycisk do odblokowywania bądź blokowania hydrauliki. Mamy dwa gniazda USB schowane pod tą klapką. Oraz jest jeszcze podnoszenie, opuszczanie maszyny, czyli również obsługa podnośnika jeszcze z tego miejsca. Po prawej stronie ciągnika w dolnej części mamy jeszcze kilka wyjść elektrycznych, m.in. gniazdo 12-woltowe do zapalniczki czy gniazdo 3-pinowe. Na prawym słupku kabiny mamy jeszcze szereg różnych przycisków do obsługi różnych funkcji ciągnika. Z poziomu tych przycisków obsługujemy sobie m.in.
amortyzację przedniej osi czy system IsoBus. Powyżej znajduje się stacyjka, włącznik świateł awaryjnych oraz zestaw pokręteł i przycisków do obsługi parametrów podnośnika, czyli m.in. prędkość podnoszenia, opuszczania, regulacja siłowa czy maksymalna wysokość podnoszenia. Mamy przyciski do obsługi prędkości wałka odbioru mocy 540 oraz 1000 i te dwie prędkości jeszcze w prędkościach ekonomicznych. I na samej górze tego prawego słupka mamy jeszcze taki narysowany mały ciągnik oraz pooznaczane są różne światła znajdujące się w poszczególnych częściach ciągnika. I oczywiście przyciskami w pobliżu włączamy, wyłączamy sobie dane światła. Traktor może występować w różnych konfiguracjach, jeżeli chodzi o światła. Natomiast może być ich maksymalnie do 16, więc jeżeli ktoś dużo pracuje w nocy, to myślę, że jak najbardziej powinien być wtedy zadowolony z takiej konfiguracji. W górnej części kabiny mamy jeszcze schowek w tym miejscu. Tutaj mamy radio oraz jest panel do obsługi klimatyzacji oraz nawiewów, czyli regulacja siły nadmuchu, temperatura. W opcji dostępna jest również klimatyzacja automatyczna, tak jak w widocznym dzisiaj ciągniku. Tutaj mamy jeszcze taki przełącznik, którym sobie wybieramy, czy chcemy mieć obieg powietrza otwarty, czy obieg powietrza zamknięty w ciągniku. Po lewej stronie natomiast mamy jeszcze m.in. dźwignię hamulca ręcznego, czy fotel pasażera w tym miejscu, wraz z tą częścią jeszcze rozkładaną. I na lewym słupku kabiny mamy jeszcze m.in. 12-woltowe gniazdo zapalniczki oraz włącznik spryskiwaczy. W górnej części kabiny, w zależności od dachu, na jaki się zdecydujemy, możemy mieć również dach przeszklony. Także myślę, że do pracy z ładowaczem czołowym też może być to całkiem przydatne rozwiązanie. W przestrzeni bezpośrednio przed nami mamy jeszcze, prócz samej kierownicy, oczywiście dźwignię zmiany kierunku jazdy, wraz, jak już to wcześniej wspomniałem, możliwością do zmiany biegów poprzez wychylenie do przodu, do tyłu oraz w dolnej pozycji również do przodu oraz do tyłu. Poniżej jest jeszcze mały panel do obsługi wyświetlacza znajdującego się bezpośrednio przed nami. Omówimy sobie go zaraz. Jest dźwignia do regulacji kierownicy. I bezpośrednio przed nami mamy w centralnej części wskazówkowy obrotomierz. Po prawej, jak i po lewej stronie mamy miejsca na różne kontrolki. Poniżej mamy jeszcze miejsce na takie trzy wyświetlacze. Po prawej stronie na wyświetlaczu są informacje na temat prędkości, z jaką ciągnik się porusza oraz o ilości przepracowanych godzin. W centralnej części mamy m.in. stan paliwa, temperaturę, czy też na przykład, jak można teraz zauważyć, ilość powietrza w układzie pneumatycznym. Natomiast najbardziej funkcjonalny, który posiada najwięcej takiej, można powiedzieć, konfiguracji, jest wyświetlacz ten po lewej stronie. Obsługujemy go, jak już to wcześniej wspomniałem, przyciskami tutaj po lewej stronie. I na takim pierwszym głównym wyświetlaczu mamy informację o tym, w jaką stronę będziemy się poruszać, do przodu czy do tyłu, o aktualnym przełożeniu, do przodu, do tyłu oraz o trybie pracy przekładni, czy jest to tryb pierwszy, czy drugi. Tak samo zmieniają się również tutaj, jak można zauważyć, oznaczenia. Przechodzimy sobie do umówienia wyświetlaczy. Na pierwszym są opcje, można powiedzieć, takie serwisowe. Następnie mamy ilość obrobionego obszaru, czy wydajności odnoszące się do ilości obrobionego obszaru na godzinę, czy o spalaniu na hektar. Tu są również informacje na temat zużycia paliwa. Następnie przechodzimy do informacji na temat ciągnika. W kolejnym wyświetlaczu, na kolejnym ekranie, możemy sobie ustalać priorytet wydatku hydrauliki, czy chcemy mieć większą wydajność na podnośnik, czy większą wydajność na wyjścia hydrauliczne. Tutaj akurat mamy 90 do 10 z priorytetem na podnośnik, na tyle ciągnika. Tutaj ustalamy sobie, można powiedzieć, że agresywność, charakterystykę działania samej przekładni czy dźwigni rewersu. Tutaj możemy sobie ustalać konkretne przepływy na konkretnych wyjściach hydraulicznych. Jeżeli mamy wyjścia sterowane elektrohydraulicznie, to możemy sobie właśnie na tym wyświetlaczu dokonywać regulacji ich przepływu. Są tu również oczywiście czasówki. Tutaj mamy kolejny z wyświetlaczy, najprawdopodobniej od ustawień automatyki przekładni. Tutaj mamy informacje na temat charakterystyki pracy na uwrociach. Tutaj obsługa amortyzacji przedniej osi.
Tutaj mamy do obsługi pneumatyki następne wyświetlenia. Tu natomiast podpisujemy sobie przyciski funkcyjne na multipadzie oraz tym joysticku do obsługi hydrauliki, czyli przycisk F1, F2 oraz F3. Tu sobie możemy zmieniać przypisanie tych właśnie przycisków. Na kolejnym wyświetlaczu są informacje na przykład na temat napięcia akumulatora czy o temperaturach. Tu już są ustawienia typowo od wyświetlacza, jak na przykład jasność czy godzina. Oraz jeszcze informacja na temat bodajże filtra cząstek stałych. Wyświetlacz, który sobie omówiliśmy, posiada, można powiedzieć, takie podstawowe funkcjonalności, natomiast jest ich również tutaj całkiem sporo. Natomiast jeszcze więcej funkcjonalności możemy obsługiwać z opcjonalnego wyświetlacza Datatronic 5. Jest to wyświetlacz 9-calowy, który wtedy znajdowałby się tutaj mniej więcej po prawej stronie. Z jego poziomu możemy obsługiwać sobie m.in. funkcjonalności ciągnika w technologii ISOBUS, czyli maszyny na przykład współtowarzyszące. Można również zdecydować się na rozszerzony pakiet do obsługi radia czy zestawu głośno mówiącego z telefonem, również z poziomu tego monitora. Oczywiście na wyposażeniu ciągnika może być szereg tych różnych funkcjonalności, jak na przykład zmienne dawkowanie, kontrola sekcji, oczywiście sama nawigacja, czy charakterystyka pracy ciągnika na uwrociach. Oczywiście te wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania rolnictwa, można powiedzieć, że bardziej już precyzyjnego, jak najbardziej można tutaj sobie dobrać do tego ciągnika, tak samo jak również m.in. zdalna wymiana danych pomiędzy ciągnikiem a jakąś na przykład bazą bądź centralą. To wszystko tutaj oczywiście jak najbardziej można sobie zamówić, doposażyć ciągnik w takie funkcjonalności. Natomiast jeszcze z takich rzeczy, o których można sobie wspomnieć na temat tego ciągnika, to z dodatkowego wyposażenia mogą być na przykład lusterka sterowane elektronicznie wraz z odmrażaniem. Jak już to wspominaliśmy sobie wcześniej, klimatyzacja automatyczna, może być również złącze Power Beyond na tyle. Przejedziemy się jeszcze kawałek tym ciągnikiem, więc zwalniamy sobie hamulec ręczny. Tak, dajemy sobie kierunek jazdy do przodu. Zmniejszymy sobie może bieg na 2P powiedzmy. I ruszamy sobie do przodu. No, mówimy tutaj już o maszynie nieco większej, więc ta pozycja za kierownicą jest taka całkiem przyjemna. Siedzi się tak dosyć wysoko, wszystko jest oczywiście dobrze widoczne. No i oczywiście wychylając multipad do przodu zmieniają się nam przełożenia. Słychać też tą charakterystykę pracy 6-cylindrowego silnika. Także myślę, że to też takie jest na plus. I jedziemy sobie teraz do tyłu. Teraz sobie jeszcze może tylko zmniejszę zakres na 1E. Tak jak można zauważyć, przytrzymując przycisk z tyłu, wychylając drążek, zmieniamy sobie zakresy. Zaczniemy sobie z 2B. Jedziemy do tyłu. Tak samo biegi można zmieniać za pomocą przycisków na tym mniejszym joysticku. Bieg większy i bieg mniejszy. Oczywiście wyciszenie w kabinie, no to jest już ten naprawdę wysoki poziom. Także pod względem takiego komfortu myślę, że jak najbardziej jest tu wszystko oczywiście w porządku. Na multipadzie mamy jeszcze te dwa przyciski C1 oraz C2. Tutaj pokrętłami sobie zmienię, powiedzmy, te biegi. Niech to będzie, nie wiem, 2E. Oraz na drugim 2A. Zostawimy sobie tak jak jest. C1 to jest 2E, C2 to jest 2A. Tu na wyświetlaczu jest to oczywiście pokazane. I teraz sobie ruszę do przodu. Mam bieg 2D. I poprzez ciśnięcie C1 biegi zmieniły się na 2E. Teraz sobie wcisnę C2 i ciągnik sobie zbija biegi aż do 2A. No i po zmianie kierunku jazdy te biegi się również oczywiście zmieniają. No także podsumowując sobie wszystko, oczywiście myślę, że jak najbardziej ciągnik jest już taki naprawdę nowoczesny. Mamy tu szereg tych różnych rozwiązań. No i komfort w kabinie podczas jazdy też oczywiście jest na, myślę, już takim naprawdę wysokim poziomie. Ciągniki Massey Ferguson z serii 7S to traktory
w tym nieco już wyższym przedziale mocy, ponieważ mówimy tutaj o mocach w tych najwyższych konfiguracjach ciągnika przekraczających nawet 200 koni mechanicznych, więc myślę, że w jakichś większych gospodarstwach bądź nawet w takich nieco mniejszych, średnich, jako główna maszyna ten ciągnik myślę, że powinien dobrze się spisywać, bądź w takich gospodarstwach naprawdę dużych wraz z ładowaczem czołowym myślę, że powinien być to naprawdę taki już bardzo dobry pomocnik. Oczywiście zachęcam do zobaczenia tego ciągnika również na żywo. Myślę, że jak najbardziej warto mu przyjrzeć się też nieco bliżej. Zachęcam również do zobaczenia innych filmów również na tym kanale. Jest m.in. prezentacja modelu 5S, który w kabinie wygląda całkiem podobnie. Mamy również ten podłokietnik. Jest to nieco mniejszy ciągnik, ale również bardzo ciekawy. Chciałbym również podziękować firmie Agro Marek za użyczenie tego właśnie ciągnika do nagrania tej prezentacji. Oczywiście link do strony internetowej znajduje się w opisie tego filmu. My natomiast będziemy sobie już powoli kończyć ten odcinek. Także serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!